Wrześniowy numer Rycerza Niepokalanej. Od redakcji. Drodzy czytelnicy, we wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jaką siłę one stanowią, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy popatrzeć, jak wielka toczy się walka, by mieć nad nimi kontrolę, by mieć je w swych rękach. Mając świadomość potęgi mediów, które określa się mianem czwartej władzy, a nawet mówi się o mediokracji, o tym, że media rządzą, wierzący powinni coraz lepiej znać mechanizmy ich działania, sposoby manipulacji i wpływu na poglądy człowieka i społeczeństwa, aby zachować zdrowy dystans do tego, co jest przekazywane. Dlatego we wrześniowym numerze poświęcamy sporo miejsca sprawie mediów. Mam nadzieję, że będzie to dobry przyczynek do podjęcia trudu głębszego poznania zagadnienia i większego uodpornienia się na dechrystianizacyjną działalność sporej liczby środków społecznego przekazu. Święty Maksymilian Kolbe zdawał sobie sprawę z siły, jaką jest prasa. Dziś coraz silniejszą pozycję zdobywa internet. Tam prawie wszystko można znaleźć, niestety też treści destrukcyjne i zniewalające. Z drugiej strony, jako jedyny środek przekazu, pozostaje na razie dostępny prawie dla wszystkich. Stąd, chcąc być naśladowcami świętego Maksymiliana, możemy wykorzystać ten środek do głoszenia dobrej nowiny oraz propagowania dobra i miłości. Wielu wierzących udziela się w internecie i przekazuje Boże treści za pośrednictwem różnych portali społecznościowych. Także Rycerz Niepokalanej nie zostaje w tyle. Uruchomione portale maryini.pl, mipolska.pl, niepokalanow.pl i rycerz.info są zaczątkiem tworzenia internetowej maryjnej społeczności. Mam nadzieję, że także nasi czytelnicy chętnie włączą się do tworzenia tej społeczności, aby obejmowała coraz większą liczbę osób, a tym samym coraz skuteczniej oddziaływała w tym przeogromnym wirtualnym świecie. Mamy też przygotowaną dla drogich czytelników niespodziankę. Rycerza Niepokalanej w wersji audio na płytach CD. Ten audiobook przygotowany został szczególnie z myślą o osobach starszych i niedowidzących. Pamiętajmy, aby w tym miesiącu sprawić Niepokalanej jak największą przyjemność na jej urodziny 8 września i imieniny 12 września, zachęcając jak najwięcej ludzi do oddania się jej i przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej, a także składając życzenia słowami świętego Maksymiliana. Cóż ci mam życzyć? Cóż ci życzyć mogę? Tak bym pragnął zebrać jak najwięcej, jak najbardziej miłych ci życzeń. By ci przyjemność sprawić, ale nie wiem co i jak. I staję niemy. O Niepokalana Maryjo, życzę ci, a wiesz sama, że z serca, z całego biednego mego serca, życzę ci wszystkiego, czego sobie sama życzysz. Życzę ci wszystkiego, czego ci dzisiaj twój boski, lecz prawdziwie i nieskończenie cię kochający Syn twój Jezus życzy. Życzę ci, czego ci twój boski, dziewiczy oblupieniec, Duch Święty dzisiaj życzy. Życzę ci, czego Ojciec Niebieski, czego cała Trójca Przenajświętsza tobie życzy. Życzę ci, byś jak najprędzej, jak najdoskonalej mnie posiadła, a ja ciebie. Bym był jak najprędzej, naprawdę bezgranicznie, bezwarunkowo, nieodwołalnie wiecznie, całkowicie twój, a ty moja. I jeszcze ci życzę, byś tak samo posiadła każde serce bijące na całej kuli ziemskiej, w całym wszechświecie. I to jak najprędzej, jak najprędzej, jak najprędzej. Byś tak samo posiadła serca wszystkich i każdego z osobna, którzy będą, i to już od samego zarania ich życia i na wieki. I co jeszcze? Nie wiem.